Ostatnia grudniowa sesja Rady Miejskiej w Kętrzynie odbyła się w zupełnie odmiennym otoczeniu. Po 16 latach przerwy miejscy rajcowie powrócili do swojej dawnej siedziby. To w zabytkowym ratuszu przy placu Piłsudskiego mieści się obecnie siedziba władz miejskich. Po uroczystym otwarciu nowej sali posiedzeń rozpoczęła się ostatnia w roku sesja, na której został uchwalony budżet miasta na 2014 rok. To jest realne. To nie jest 32% na dzień dzisiejszy na inwestycje, to jest ogromna kwota na inwestycje. Bo w sumie jest tam ponad 20 milionów złotych, no to taka kwota jest realna. Pan burmistrz słusznie zauważył, że wchodzimy w rok wyborczy i jeśli pani dokładnie przystudiuje budżet, to tam się pojawiają ulice. Takie, które bardzo łatwo zrobić, które już są. To będzie wymiana tylko nawierzchni asfaltowej, na przykład na ulicy Moniuszki. Tam, gdzie mieszkańcy dalej brną w błocie, nie robi się nic. Ulica Składowa czeka, przypomnę, już 6 lat na realizację i dalej tego nie ma. Na inwestycje przeznaczono 20 milionów. Co zostanie sfinansowane z miejskiego budżetu? Powstaną dwa budynki z przeznaczeniem na mieszkania socjalne. Ta inwestycja będzie kosztowała 3 miliony złotych. Tyle samo przeznaczono na infrastrukturę drogową, a dokładnie na ulice Łokietka, Skrajną, Różaną, Moniuszki, Krótką i Uroczą. 4 miliony pochłonie zeszłoroczna inwestycja, hala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 4. Wcześniej miały być dyskusje, dyskusji było zbyt mało według mnie, bo były tylko dwie komisje, no i były kluby, zgłosiły wnioski. Burmistrz miał odnieść się do wniosków, ale dzisiaj dostałem dopiero opinię. No i uważam, że to powinno być jeszcze, prosiliśmy, żeby może przedłużyć chociaż o 2 tygodnie, żeby w klubach była jakaś dyskusja, ewentualnie jakieś stanowisko może inne byłoby wypracowane, a to dzisiaj dostaliśmy wnioski pana burmistrza, co pan o tym myśli. No i kluby zagłosowały, jak zagłosowały. I choć zdaje się radni byli prawie zgodni przy omawianiu i w efekcie uchwaleniu wieloletniej prognozy finansowej dla Kętrzyna na lata 2014-2017, prawdziwą burzę wywołała dyskusja nad wyborem dwóch proponowanych inwestycji. Przebudowy dworca i remont ulicy Górnej. Planowany koszt jednej i drugiej to po 3 miliony złotych. To są zadania, które pojawiły się dopiero teraz niedawno, a wieloletnia prognoza dotyczy inwestycji, które były planowane już w 2011 roku. I stąd nasz sprzeciw, między innymi jeśli chodzi o mieszkania komunalne, które w ogóle nie powstały przez okres tych 4 lat, a w przyszłym budżecie jest przewidziany jedynie budynek socjalny, który tych spraw w ogóle nie załatwia. Pojawia się za to inwestycja z kredytu dworca PKP. Kiedy w ogóle burmistrz nie próbował tu pozyskać żadnych środków zewnętrznych. Jeżeli chodzi o dworzec, rzeczywiście jako Rada podejmowaliśmy decyzję o przyjęcie za złotówkę, to jest jedno. Jest niedomówiona sytuacja tylko między starostwem a miastem, jeżeli chodzi o remont drogi. Bo robić remont dworca to jest jedno, a druga sprawa, te połatane, te dziury, które są na dworcowej, nie wyobrażam sobie, to jest jedno. Myślę, że dojdzie do jakiegoś porozumienia, że ona będzie zrobiona. Umowa na początku tej kadencji była taka, że robimy ulicę Górną. Ci, którzy tam mieszkają albo mają znajomych, to wiedzą, że jest to ulica uczęszczana, że dużo ludzi tam mieszka i że ludzie po prostu w błocie toną i karetki nie mogą dojechać. I w 2011 roku przy uchwalaniu budżetu i wieloletniej prognozy umówiliśmy się i obiecaliśmy tym ludziom, że rozpoczniemy budowę tej ulicy. I kończy się kadencja i burmistrz mówi nie, bo jeszcze dokumentacja jest nie gotowa, a chociaż cały rok 2013 była do opracowania i była w trakcie rozmów i uzgodnień. Były również inne propozycje, które budziły wiele emocji. I teraz będąc na cmentarzu, na pogrzebach, każdy mnie się pyta, kiedy w końcu skończycie wy te alejki na tym cmentarzu. Dlatego jestem za tym, żeby skończyć jedną inwestycję i przejść. Ja nie jestem przeciwko ulicy, sprzeciwny ulicy budowy Skrajnej, ale skończyć jedną inwestycję na cmentarzu, skończmy ją i będzie wczoraj na przykład ludzie, którzy przyjechali z Manchesteru, pytają się, Jurek, jesteśmy już 2 lata temu, były zrobione, nie są jeszcze zrobione te alejki. Kiedy my w końcu to zrobimy? Wszystko chciałoby się panie Koruszewski poprawić.
Tylko wie pan, hećman jest jeden. Hećman jest jeden. I przed nim byli burmistrzowie i w sprawach cmentarza na Nowej Wsi nic nikt nie zrobił przez 4 lata. I nikt nie zgłaszał tych wniosków, etc., etc. To wszystko, zobaczcie, jak ten stary cmentarz wyglądał. Ile rzeczy jeszcze jest do zrobienia. Wielka praca przed nami. Dlatego trzeba mieć odwagę podejmowania decyzji. Bo tak mówiąc o zadłużeniu. Wy mówicie o zadłużeniu? A zapytajcie Donalda. A prawie 60. A z kreatywną księgowością to może 65. No i Rostowski co? Spokojnie, Londyn, cisza. Szczurek jakoś sobie poradzi. Albo nie poradzi. Aby do wyboru. Ja uważam, że ta ulica jest i może być zrobiona nie tylko dla mieszkańców, którzy tam mieszkają, ale przede wszystkim dla tych, którzy tam rocznie uczestniczą w procesjach. Idą tysiące ludzi. Goście, co? Panie radny, pan zawsze musi przeszkadzać. Ja wiem, że pan jest inicjatorem tego wniosku. Ja wiem, że pan tam nie mieszka, ale no widzi pan, no taki pan jest radny, jakiś pan wniosek złożył. Nowa sala, jak twierdzi jedna z radnych, nie wprowadziła nowych zasad i nowych zwyczajów. Dyskusja sprowadzała się momentami do ostrej wymiany zdań. Jeżeli dzisiaj wy krytykujecie, ja was zaproszę na to. Już myślałam, że nie zaproszę. Ale dzisiaj sobie myślę, szyć, musisz się wznieść. Latać nie umiesz, ale próbuj. Na otwarcie tej hali was zaproszę, bo i marszałek przyjeżdża. A ten marszałek, to przypomnijcie mi, z jakiej partii jest. Z PSL-u? Nie. Z PiS-u? Jeszcze nie. Z SLD? Też nie. Błąd. Z PSL-u? A nie, nie, nie. Marszałek, kolego, to jest z twojej partii. Znasz go doskonale. To jest z twojej partii, z Platformy. Czy kolega przewodniczący otrzymał list od marszałka? Znam pana marszałka bardzo dobrze. A czy kolega otrzymał list od marszałka z pana Międzynarodowego Centrum Bilarda w Kęczynie? A no właśnie, to co, marszałek jest w błędzie? Wy jesteście mądrzejsi? Koleżanka wicemarszałek Wasilewska, która się tą sprawą osobiście pochyliła i jest to jakaś sprawa także promująca region, bo 6 państw i możliwość treningów i ćwiczeń przed Wrocławiem, a więc igrzyskami w dyscyplinie olimpijskich, to błąd tych ludzi? No to proszę jasno powiedzieć, to ja do nich napiszę. Że pani Baraniecka, pan Koniszewski stwierdzają, że to błąd gruby z waszej strony. Że nie macie żadnego rozeznania co do sportu. A Bilarda w szczególności. Co wy tam wyprawiacie w tym Olsztynie? Jakieś numery walicie tutaj? My tu wiemy na dole najlepiej. No do czego prowadzi ta hipokryzja? Do czego prowadzi ta zaciętość, aby nie? Aby udowodnić, że nie wyjdzie? W budżecie zaplanowano także 4 zadania w ramach budżetu obywatelskiego, które wygrały w głosowaniu mieszkańców.